Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstra Klasa. Za nami kolejna seria spotkań w Superlidze Piłki Ręcznej Kobiet. Energa AZS Koszalin mierzyła się przed własną publicznością z zespołem AZS-u Łączpol Awofis Gdańsk. O tym, co się działo w tym spotkaniu, także w kolejnym meczu naszej drużyny, my rozmawiać z moim gościem, a jest nim Monika Michałów. Witam. Dzień dobry. Co do spotkania z drużyną z Gdańska, można było powiedzieć, że jesteście faworytkami tego spotkania, bowiem no, ten rok jest zdecydowanie udany, pod wasze dyktando, można tak to określić, do tej pory niepokonana drużyna. No ale jednak, zespół z Gdańska to taka ekipa bardzo nieobliczalna. Potrafi sprawić niespodzianki w meczach z faworytami i można było się w jakiś sposób obawiać tego pojedynku. Czyli to na pewno, sądząc po tym ostatnim ich meczu, który wygrały z Zagłębiem, to na pewno się obawiałyśmy, stąd właśnie bardzo dobre przygotowanie trenerów pod ten mecz. I ustawienie nas, tak jak było widać na meczu, jedynka podniesiona pod najlepszą zawodniczkę, tutaj Karolinę Siódmak, no i niestety, no raczej w sumie niestety dla nas zespół z Gdańska nie mógł sobie poradzić bez niej. No właśnie, Karolina Siódmiak to jest taka bardzo czołowa zawodniczka tej drużyny. Jej wyłączenie było w jakiś sposób kluczem do zwycięstwa, ale mimo wszystko pozostałe zawodniczki tylko na początku wam w jakiś sposób zaskoczyły was. 3-1 prowadzenia, ale później już zupełna dominacja. Aż zaskakujący chyba był mimo wszystko przebieg tego spotkania. Znaczy ogólnie się śmiałyśmy, że jak powtórzymy wynik z pierwszej rundy, czyli tam do przerwy 13-2, to już będzie super, no ale niestety nie udało się. Ale różnica była niezbyt duża. Tak, to fakt, ale tak jak trener tutaj dzisiaj nam wyliczył statystyki, to tak już na papierze nie wyglądało to tak kolorowo, no ale cieszymy się z tych dwóch punktów i teraz nas czeka arcyważne spotkanie w Lublinie. Patrząc przez przebieg poprzednich spotkań i zresztą tego ostatniego meczu również, można mieć pretensje do skuteczności w waszym przypadku, tylko to jest takie dosyć przewrotne, bowiem można mieć pretensje do skuteczności, a jednak zdobywacie bramek bardzo dużo. 40 bramek w meczu pucharowym, 36 z Zagłębiem, teraz również powyżej 30 bramek, a jednak tych sytuacji macie dużo, dużo więcej. Zatem no widać, że ta gra ofensywna zupełnie inaczej w tej chwili wygląda niż w poprzedniej rundzie. To fakt. W pierwszej rundzie nawet nie dobijałyśmy do tej pełnej 30, więc można to tak stwierdzić, że w tej drugiej rundzie poprawiłyśmy się, chociaż i tak nasza skuteczność nie wygląda tak, jakbyśmy chciały. To ten właśnie ostatni mecz pokazał, że jednak są właśnie w tym elemencie największe rezerwy, bo chyba 17 razy nas odbiła z bramkarka z Gdańska, która no nie jest jakąś światowej klasy najlepszą bramkarką. A teraz relacja ze spotkania Energii AZS Koszalin z AZS-em Łączpolem AWF-em Gdańsk. Nie ma mocnych na Energia AZS Koszalin. Nasza drużyna w 2016 roku jest niepokonana. Kolejnym rywalem naszej ekipy był AZS Łączpol AWFiS Gdańsk. Choć faworytem wydawała się nasza ekipa, to jednak zespół przyjezdny potrafi sprawić niespodzianki. Przykładem jest zwycięski mecz nad Zagłębiem Lubin. Pojedynek rozpoczyna się o pomyśli gości. Trafienie Sylwii Kwiatkowskiej i Łączpol prowadzi 1-0. Nasza drużyna odpowiedziała trafieniem Hanny Sondej, jednak kolejne dwa trafienia z rzutów karnych Karoliny Siódmiak dały gościom prowadzenie 3-1. Później do głosu doszły gospodynie. Kolejne akcje skuteczne w ataku i w efekcie nasza drużyna prowadziła. Przewagę uzyskała po trafieniu Moniki Michałów. Chwilę później ponownie ta zawodniczka. Na 6-3 bramkę zdobywa Katarzyna Stasiak. Rywalki starały się odrobić stratę i doszły na jedno trafienie po bramce Moniki Stachowskiej. Chwilę później rywalizacja ponownie zdominowana była przez gospodynię. Trafienie Romany Roszak i zespół koszański prowadzi 10-7. Serię bramkową kończy trafienie Katarzyny Stasiak. W tym momencie gospodynie prowadziły 13-7. Rywalki starały się odrobić stratę, jednak miejscowa drużyna kontrolowała przebieg gry. Po trafieniu Moniki Michałów gospodynie prowadziły 15-9. Gol Valentiny Nesciaruk dało najwyższe prowadzenie naszej ekipie w pierwszej części meczu. Wynosiło ono 10 bramek. Wynik pierwszej części ustaliła Urszula Lipska. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 19-10 dla miejscowej ekipy. Drugą połowę rozpoczynamy od trafienia Katarzyny Stasiak. Jeszcze po bramce Małgorzaty Trawczyńskiej miejscowa drużyna prowadziła różnicą 10 trafień. Później rywalki starały się odrobić stratę. Po bramce Sylwii Kwiatkowskiej przewaga Energii stopniała do 5 trafień. Przerwa na żądanie Anity Uniad dała efekt. Nasz zespół ponownie zdominował rywalizację.
Bramka Moniki Michałów i miejscowa ekipa prowadziła 27-20. Przewagę do 8 trafień powiększyła ponownie Monika Michałów. Do końca meczu gospodynie kontrolowały przebieg rywalizacji. Ostatecznie po trafieniu Walentiny Nesciaruk zespół koszański wygrał całe spotkanie 33-26. 8 bramek zdobyła Monika Michałów, 7 Romana Roszak, 5 Walentina Nesciaruk. To najskuteczniejsze zawodniczki naszej drużyny. Dla gości Monika Stachowska zaliczyła 6 trafień. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie trudna droga do zwycięstwa ewentualnego. My popełniliśmy zbyt dużo błędów w tej pierwszej połowie, nie układało nam się wiele tutaj rzeczy i przy takiej ilości błędów popełnianych no, nie sposób wygrać mecz na tym poziomie. Myślę, że tutaj jeszcze jeden i drugi zespół będzie walczył o te miejsca takie, które będą się liczyły w playoffach. Koszalin w tym układzie może być 5. zespołem chyba po rundzie zasadniczej. My będziemy starali się też naszą pozycję poprawić. Cieszy nas, że mamy taki ciąg od 6 stycznia. Właściwie tylko jeden remis ze Szczecinem. A reszta to jest komplet punktów. Także aby to dalej się tak toczyło, chociaż to ciężko uzyskać. Jeżeli chodzi o ten mecz dzisiejszy, to obydwa zespoły dużo błędów popełniły. My 17 technicznych, myślę, że Gdańsk w granicach 20. Tak samo mieliśmy sporo rzutów, nieco zawsze obronionych, bo widzę dzisiaj bramkarka dobrze się z Gdańska spisywała, trzeba powiedzieć. Bo mieliśmy w sumie 21 rzutów, czyli prawie 40 akcji poszło się, jak to się mówi, rąbać, nie? To jest dużo. Także i graliśmy falami takimi, strasznie nierówno. Początek był słaby, później zaczęliśmy odskakiwać, grać swoją piłkę, trochę kontry poszło. Później druga połowa, początek też miał być inny. Zaczęliśmy też na rozluźnieniu takim i w pewnych momentach już dać nas zaczął dochodzić, no 5 chyba było, nie? 5 bramkami, także wtedy nastąpiła trochę mobilizacja i no co, cieszą 2 punkty. Zbyt duża ilość błędów i stąd taki wynik, duża przegrana. 14 błędów w jednej połowie nie przystoi zespołowi. Potem gonimy wynik praktycznie do końca meczu i tutaj słaby mecz w naszym wykonaniu. Oto komplet wyników 18. kolejki spotkań. Energa ZS Koszalin wygrała z AZS-em Łoczpolem AWFiS Gdańsk 33-26. Piotrkowia wygrała na wyjeździe z UKS PCM Kościerzyna 29-28. Zagłębie Lubin pokonało MKS Lublin 25-24. Pogoń wygrała ze Startem 24-20. KPR Jelenia Góra przegrał z Wistalem Gdynia 21-27. Ruch Chorzów pokonał Olimpię Beskid Nowy Sącz 27-17. W tabeli prowadzi Pogoń z dorobkiem 30 punktów, po 27 mają MKS Lublin i Start Elbląg, 26 Zagłębie Lubin, 23 Wistal Gdynia. Tyle samo ma Energa ZS Koszalin. Nasza drużyna jednak rozegrała o jedno spotkanie więcej od Wistalu. Na miejscu 7 Piotrkowia 16 punktów, 15 ma AZS Łączpol AWFiS Gdańsk, Olimpia punktów 9, 8 ma Ruch, 6 UKS PCM Kościerzyna, 2 punkty KPR-u Jelenia Góra. Sztagierowo zapowiada się najbliższe spotkanie naszej drużyny. Energa ZS Koszalin zmierzy się na wyjeździe z MKS-em Lublin. Faworytem wydaje się drużyna lubelska. Do tej pory w konfrontacjach ligowych za każdym razem MKS był lepszy od Energii. Jednak tym razem Energa jedzie bez porażki w 2016 roku i liczy na udany występ. Ruch Chorzów zmierzy się z UKS-em PCM Kościerzyna, Olimpia podejmuje KPR Jelenia Góra, Wistar zmierzy się z Pogonią, Start z Zagłębiem, AZS Łączpol AWFiS Gdańsk zmierzy się z Piotrkowią. Co do ostatniego spotkania i nie tylko, do tych wszystkich meczów, które do tej pory rozegrałyście w 2016 roku, widać zupełnie inny, może nie styl, inną sytuację, inną dyspozycję poszczególnych zawodniczek. Nie można się w naszej drużynie tak naprawdę nastawiać na jedną zawodniczkę, żeby jej przeciwko niej bronić. W każdym meczu kto inny gdzieś tam wystrzeli ze swoją dyspozycją i to w każdym kolejnym spotkaniu widać. No
No i wydaje mi się, że to jest plus naszej drużyny, bo ciężko ustawić pod nas taktykę. Właśnie tak jak w drużynie Gdańska wyłączymy Karolina VII, zespół już nie istnieje, tak u nas jak wyłączymy chociażby środkową, no to lewa czy tam prawa połówka będzie zdobywać bramki. Więc wydaje mi się, że to jest trudne do rozszyfrowania, kto akurat w najbliższym spotkaniu bądź w meczu będzie najlepszy. Musi być to zbilansowane, że mocna defensywa i atak, czy lepiej mieć silny atak, niekoniecznie mocniejszą defensywę. W tej chwili to u was i tu wygląda dobrze. Raczej właśnie wydaje mi się, że jednak mamy mocniejszą obronę i kontrę i właśnie chyba tutaj dominujemy ten atak. No właśnie w tej drugiej rundzie wygląda już coraz lepiej, ale tak jak mówiłyśmy, że potrzebujemy tego zgrania i dopiero to zgranie teraz zaczyna procentować. No w pierwszej rundzie, jeżeli chodzi o tą kontrę, to wszystkie piłki zawsze były gdzieś tam na Kaśkę Kołodziejską rzucane, a teraz Turo Manaroszak wybiegnie ze środka, tutaj z drugiej strony Kasia Stasiak, także widać, że w tym elemencie również zupełnie się to zmieniło. No już chyba zespoły się zorientowały, że właśnie naszą najmocniejszą stroną jest kontra prawą stroną, no ale no to właśnie jest taki plus, że teraz odcinają nam Katarzynę, a Romka wybiega i Kacha, więc no mówię, jesteśmy trudne do rozszyfrowania. No to jest na plus. Za chwilę wrócimy do piłki ręcznej, w tej chwili koszykówka, za nami zaległe spotkanie AZS-u Kaszań, a także mecz kolejnej serii pojedynków, relacja z tego pierwszego pojedynku, kiedy AZS Kaszań mierzył się przed własną publicznością z drużyną King Wilki Morskie Szczecin. W zaległym meczu z 13. kolejki spotkań AZS Koszalin Stroje Białe mierzył się przed własną publicznością z ekipą King Wilki Morskie Szczecin. Obie drużyny prezentują podobną dyspozycję w tym sezonie. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Rywalizacja ważna w kontekście walki o awans do fazy playoff. Rozpoczynamy od trafienia gości. Tutaj CJ Aiken. W odpowiedzi Rashad James i mamy remis. Później nastąpiła seria punktów AZS-u zakończona celnym rzutem z dystansu Stefana Hanacha. Po tym trafieniu akademicy prowadzili 11-2. Goście próbowali odrobić, tutaj efektowna akcja CJ'a Aikena. Nadal trwał napór akademików, po celnym rzucie Adama Pechaczka AZS prowadził 20-13. Efektowna akcja Devona Austina i przewaga AZS-u wzrosła do 11 punktów. Wynik pierwszej kwarty ustalił rzutami wolnymi Urosz Nikolić 24-17 po pierwszej osłonie. Drugą kwartę rozpoczynają akademicy, najpierw Szymon Łukasiak, a później efektownie Rashad James. Goście starali się odrobić stratę, tutaj skuteczna akcja 2+1 Pawła Leończyka. Po kolejnej akcji Leończyka zespół szczeciński tracił już tylko 3 punkty do rywala. Odpowiedź Devona Austina. Do głosu dochodzi Paweł Kikowski. Kolejna skuteczna akcja i Wilki Morskie tracą już tylko 2 punkty. Po efektownej akcji Kikowskiego zespół szczeciński na prowadzeniu. Odpowiedź Stefana Hanacha i AZS ma już 4 punkty przewagi. Wynik pierwszej kwarty ustala Majcherek. Po pierwszej połowie AZS prowadzi 48-47. Na początku trzeciej kwarty Nowakowski daje prowadzenie ekipie szczecińskiej. Sygnał do ataku daje kapitan AZS-u Artur Mielczarek. Udany rzut z dystansu. W odpowiedzi Robinson. Kolejna skuteczna akcja z dystansu Artura Mielczarka. I AZS prowadzi 62-55. Po udanej akcji Patryka Audy AZS prowadził 74-66. Końcówka trzeciej odsłony należała jednak do gości trafienia Robinsona i AZS prowadził już tylko 74-71. Czwartą kwartę świetnie rozpoczynają goście. Skuteczna akcja Kikowskiego. Po tym celnym rzucie za 3 punkty Nowakowskiego zespół szczeciński prowadzi różnicą 5 punktów. W tym momencie kompletnie zacięła się gra drużyny przyjezdnej. Akademicy rozpoczęli pogoń. Skuteczny rzut Artura Mielczarka daje prowadzenie akademikom. Kluczowa akcja spotkania, celny rzut za 3 punkty Piotra Dąbrowskiego po kilku minutach bez zdobyczy punktowej z obu stron.
Próbuje nadgonić Robinson. Jednak skutecznie odpowiada Pechaczek. Ostatnie punkty w meczu zdobywa Gaines, jednak niezmienione losy pojedynku. Ostatecznie AZS pokonał drużynę szczecińską 93 do 86. My nie zagraliśmy odpowiednio agresywnie od samego początku. Daliśmy się tutaj Koszalinowi rozhulać i później ciężko było to wszystko zatrzymać. Natomiast co do przebiegu meczu, to myślę, że też mieliśmy swoje szanse przy prowadzeniu bodajże 4 bądź 5 punktami. Mieliśmy 2 rzuty osobiste Franka Gainsa po faulu umyślnym, plus jeszcze posiadanie z piłki z boku. Nie trafiliśmy 2 osobistych, nie trafiliśmy później akcji. Leon tam, z tego co pamiętam, spod kosza rzucał, a w drugą stronę poszła albo łatwa kontra, albo rzut za 3 punkty. I zamiast właśnie my tutaj już podciąć im te skrzydła tą akcją i prowadzeniem już 9-punktowym, albo no 9, no bo 2 osobiste plus rzut spod kosza, to myślę, że nam by się łatwiej grało, natomiast nie udało się. Koszalin był ciągle w grze, później byli na 1 posiadanie, no i nie udało nam się wygrać. Muszę w tym meczu najpierw pogratulować, znaczy podziękować kibicom za wsparcie, którego mieliśmy w tym meczu, znowu na najwyższym poziomie i to nam naprawdę pomogło, specjalnie w tych momentach, gdzie by nasze gra się nie kleiły tak, jakbyśmy chcieli, że wróciliśmy na właściwy tor i że zagraliśmy w końcówce tak, jak trzeba i wygraliśmy ten mecz. Muszę pogratulować też przeciwnikowi, który nam narzucił naprawdę trudne warunki. Wiadomo, że atak Kingu Wielkomorskich jest jeden z najlepszych w lidze i z tego powodu też mieliśmy mnóstwo problemów w obronie, ale myślę, że już znacznie lepiej wyglądała nasza obrona niż w ostatnim meczu, bo jednak mieliśmy tych paru dni, że się lepiej przygotowaliśmy. Co do samego meczu, zagraliśmy bardzo zespołowo na bardzo wysokiej energii i myślę, że to są rzeczy, które w tym meczu zadecydowały o zwycięstwie. Więc gratulacje dla wszystkich zawodników naszego zespołu, którzy weszli na boisko i którzy w tym meczu, każdy z nich pokazał bardzo wielkie zaangażowanie. Owszem, były jakieś błędy, ale ze zespołową grą nadrobiliśmy te błędy i właśnie ta zespołowość nas poprowadziła do zwycięstwa. Gratulacje dla AZS-u za zwycięstwo. Dzisiaj wyszli dużo bardziej skoncentrowani na samym początku, zrobili jakąś tam przewagę i znowu musieliśmy gonić. Nie można tu powiedzieć, że byliśmy bardziej zmęczeni, bo na początku meczu nikt nie powinien być zmęczony. Może zmęczenie wyjść w czwartej kwarcie, ale cóż, Koszalin wyszedł lepiej skoncentrowany, zagrał dobre spotkanie. Rozchulaliśmy Hanacha w pierwszej połowie i później już się ciężko grało. Mielony dorzucił kilka trójek i no i tyle. My kilka głupich decyzji po raz kolejny. No i porażka. Jeszcze raz gratulacje, a my co, jedziemy do Sopotu po zwycięstwo. Thank you, it was a tough game, like. All the way to. To było trudne spotkanie, dużo się nabiegaliśmy, podobnie rywale, zagraliśmy bardzo zespołowo, dzieliliśmy się piłką, graliśmy dobrze w obronie, trzymaliśmy się razem, nawet jak coś się zacinało.
Oto komplet wyników spotkań z minionego tygodnia. W zaległym meczu AZS Koszalin pokonał King Wilki Morskie Szczecin 93-86. Mecze 19. kolejki polski cukier Toruń pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 78-69. Polfarmek z Kutno wygrał ze Śląskiem Wrocław 71-60. Asseco Gdynia wygrało na wyjeździe ze Startem Lublin 80-69. King Wilki Morskie Szczecin wygrały z Treflem Sopot 75-73. Anwil Włocławek wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 68-57. Rosa Radom pokonała Turów Zgorzelec 81-71. Stelmet wygrał z Polfarmą 86-80. Siarka przegrała z Energą Czarnymi Słupsk 71-83. W ostatnim spotkaniu polski cukier Toruń pokonał AZS Koszalin 84-77. W tabeli prowadzi polski cukier Toruń z dorobkiem 37 punktów, 36 ma Stelmet Zielona Góra, jednak Stelmet rozegrał o dwa spotkania mniej. Anwil ma 35, 33 Polfarmex, 32 Rosa, tyle samo Asseco, 31 Energa i MKS Dąbrowa Górnicza. Dolna część tabeli, King Wilki Morskie Szczecin mają 31 punktów, 29 AZS Koszali, 28 Stal, 27 Turów, 26 Polfarma, 25 Tref, 23 Śląsk i Siarka, 22 Start Lublin. W tym tygodniu kolejne zaległe spotkania. Rosa Radom zmierzy się ze Startem Lublin, Śląsk Wrocław rywalizować będzie z Energą Czarnymi Słupsk. Mecze 20. kolejki, AZS już w czwartek zmierzy się przed własną publicznością z Siarką Tarnobrzeg. Pozostałe spotkania MKS Dąbrowa Górnicza Rosa, Turów, Slam Stal Ostów Wielkopolski, King Wilki Morskie Szczecin Polfarmek z Kutno, polski cukier Toruń podejmie Śląsk Wrocław, AZS Koszalin w drugim meczu tej kolejki zmierzy się ze Startem Lublin, to spotkanie w niedzielę. Energa Czarni Słupsk podejmuje Stelmet Zielona Góra, Tref Sopot zmierzy się z Polfarmą i Asseco podejmie Anwil. Przed Wami kolejne wyzwanie, kolejny sprawdzian, mecz z MKS-em Lublin. Taki naprawdę sprawdzian, który może w jakiś sposób pokazać Waszą dyspozycję. To prawda. Właśnie zaczynamy od dzisiaj. Już zaczęłyśmy w sumie przygotowania do tego pojedynku. Wiemy, co jest też dobre, że niestety Iwona Niedźwiedź nie zagra w tym meczu, bo ma jakieś tam problemy zdrowotne, więc to też jest dużym plusem. A zobaczymy, jak to zespół z Lublina poukłada, ale to nie jest nasz problem. My po prostu chcemy wygrać ten mecz i podtrzymać tą zwycięską pasę. W każdym kolejnym sezonie mamy problemy w rywalizacji z zespołem lubelskim. Do tej pory żadnego zwycięstwa ligowego nad tą drużyną nie zanotowaliśmy, ale z drugiej strony, patrząc w tej chwili na wyniki osiągane czy przez was, czy przez zespół lubelski, no to chyba spore szanse są na to, żeby w końcu przełamać tę niemoc. No nie będę tutaj nic obiecywać, na pewno mogę obiecać, że będziemy walczyły do ostatniej minuty spotkania, oddamy serce na boisku, zostawimy krew. Zatem jak słyszeliśmy, można się spodziewać bardzo emocjonującej walki w Lublinie. Energa AZS Koszalin mierzyć się będzie z MKS-em Lublin w najbliższej kolejce. No i oczywiście zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa. Moim Państwa gościem była dzisiaj Monika Michałów, Energa AZS Koszalin. Dziękuję. Do widzenia, dziękuję. Ja też również Państwa żegnam. Do następnego programu.